No witam. Słuchajcie, druga część woburoskopu. Co doszło? Doszedł włącznik podłączony i podłączyłem go pod baterię, ponieważ żeby go móc zestroić, to nie może być żadnych przedźwięków z zasilacza, żadnych burków. I po prostu no, to mi wpływało, nawet jeśli mam stabilizowany zasilacz, też mi wpływało delikatnie na głowicę, nie? I teraz tak, podłączona jest tutaj antena, tu, w tym miejscu, zaraz podłączmy ją, bo tutaj jest kawałka kabla, to słabiutko to odbiera, że tak powiem. Podłączmy sobie antenkę. O, podłączyłem antenkę i jest tak, sygnał trafia, doszedł regulator doszedł pomiaru zakresu, że tak powiem, czyli w lewą stronę zawężam zakres, a w prawo poszerzam o ileś tam, mogę sobie po prostu przesuwać wykres, że tak powiem, tych stacji, nie? No, a wygląda to tak, tu już mamy podłączone do oscyloskopu bezpośrednio i w tej chwili odbieramy zakres od 60 MHz, od lewej strony mamy 60 MHz. Czekajcie, ja tutaj teraz tak przełączmy sobie, żeby było lepiej widać. Od 60 MHz, no i teraz tym pokrętłem mogę sobie zrobić w ten sposób. Tutaj mamy gdzieś około 50-60 MHz i jak widać w antenie niczego nie ma. No i tutaj teraz zawężamy ten zakres, czyli mamy teraz tutaj całe pasmo radiowe. 88 gdzieś w tym miejscu, 107,9 to jest ta ostatnia stacja. To są po prostu nasze, raz, dwa, trzy, tutaj jest trzy na dole, raz, dwa, zobaczmy jak to będzie wyglądać, jak napięcie troszeczkę zmniejszymy, moment. O, teraz to widać elegancko, nawet za elegancko. I jest tak, tutaj mamy szum praktycznie tego odbiornika na dole. Tutaj jedna stacja widać się przebija przez szum, zaraz ja tu wezmę kawałek jakiegoś patyczka, tutaj przez szum, czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj sześć, siedem, osiem, dziewięć stacji w tej chwili UKF-u. No dobra, ale możemy sobie jeszcze dalej przyspieszyć i tu mamy, już się zaczyna pasmo lotnicze od tego cypelka, bo tutaj to już jest, stoi na 119,8, stoi nośna pasma lotniczego, czyli około 120. Tutaj mamy cały pasmo UKF, tutaj mamy, oczywiście to idzie tylko z prostej anteny, nie? Takiej z 1,5 metra, zwykła radiowa antena na dachu stoi. No ale dobra, zajmijmy się pasmem UKF-u 88,108. Włączę sobie te radyjko tutaj, co mam. Ono jest ustawione na, w tej chwili jest ustawione na maksa, czyli 108. I tu jak widać się pojawiła nasza heterodyna z radia. Czyli mam tutaj mam heterodynę z radia. No i teraz stroimy na pierwszą stację, nie? Święty Jan widział ją przyobleczoną w słońce. Czyli tak, tu mamy to stację, którą teraz zestroiliśmy, a tu jest heterodyna. O 10,7 jest przesunięcie. Niewiasta. Jedziemy dalej. Generał Tarkuzny. Ani na chwilę nie mam zamiaru wyleczyć sobie i odpowiedzialności za decyzję,
Czyli teraz mamy tą drugą stację ustawioną i 10,7, czyli ten zakres to jest 10,7 MHz. Opór zbrojny i walka orężna wobec najeźdźcy nie były narzucane społeczeństwu przy wieku. Teraz mamy tą stację zestrojoną. Koniec zakresu. Uprzedza. No i dobra. Czyli jednym słowem nasz analizatorek działa, tylko tutaj jeszcze tak, w następnym odcinku zajmę się generatorem piły do sterowania przymiataniem po prostu pasma, czyli musimy od zera very cap do 33 V maksymalnie i to ma być częstotliwość 100 Hz, czyli taka częstotliwość jak w tej chwili mamy tutaj ustawioną częstotliwość oscyloskopu i wtedy oscyloskop nie będzie musiał posiadać generatora piły, tak jak tutaj mam wzięty sygnał, tylko już będziemy mogli sobie ten analizatorek podłączyć pod każdy jeden oscyloskop, aby przenosił nam 100 kHz ten oscyloskop i nic więcej, a będziemy mogli sobie badać częstotliwość od w sumie od 50 do 140, 136 na razie. Ewentualnie trzeba byłoby spróbować jeszcze, chciałbym to jeszcze zrobić właśnie do tego głowicę, żeby to zrobić na głowicy telewizyjnej. Ona ma bardzo dużo szerszy ten hiperband ze starych telewizorów, czyli ona ma szersze pasmo i ma trzy zakresy, nie? I byśmy mogli do 800 MHz w sumie sprawdzać, co mamy w radiu, nie? Byśmy mogli widzieć na raz cały zakres praktycznie radiowy aż do 800 MHz. No dobra. I to by było na razie tyle. Jak widać, analizatorek zaczyna postępów nabierać. Dojdzie ten generator piły. To też jeszcze będzie drugie pokrętło do jedne, drugie pokrętło do ustawiania częstotliwości, żeby po prostu sobie dobrać częstotliwość obrazu. No i z detektora wzięty sygnał, ten pionowy, przemiatanie całości na generatorze właśnie na razie jeszcze z oscyloskopu. Także fajna sprawa wyjdzie, mam nadzieję, jak zrobię przynajmniej trzy zakresy na UKF, na VHF i na UHF, to może to i się, a jeszcze bym chciał dorobić generator znaczników, nie? Po prostu, żebym mógł sobie tutaj postawić znaczniki nad tym, gdzie jestem. Aha, no i dobra, i teraz jeszcze tak, włączmy sobie, tutaj mamy całe pasmo UKF-u, może nawet nie, no mamy całe pasmo, bo tu jest 107,9, tu jest 80, 91,1, to jest ta druga kreseczka tu, bo tak u nas nadają na moje stacje radiowe. Tutaj włączam teraz nadajnik na 100 MHz, no i mamy go tu, tak, w tym, że teraz jak zawężę, to zobaczmy, gdzie on sieje. Przez moment się przesiewa przy włączeniu, nie? Właśnie, nie jest to... Czemu tak śmiesznie? Zanim synteza załapie... No już do radia krótkofalarskiego, jako radio krótkofalarskie nie mógłby ten nadajnik służyć.
jakby tak miał przez cały zakres przewalać i komuś squelcha włączać. Przynajmniej widać. No i dobra, włączyliśmy. Jest to najwyższa ta, bo tutaj do nadajnika mam sztuczne obciążenie podłączone. Jestem dosyć blisko mojego układu. No i przekręćmy sobie, bo teraz co 25 kHz przestrajam. O, w tej chwili najechałem na 101.4, czyli Radio Z-kę. O, tutaj jak widać jest Radio Z, ten mały cypelek. Sobie dalej mogę stroić do 100. Teraz sobie zwężę tutaj pasmo. Albo inaczej, rozszerzmy pasmo i przewińmy w tą stronę. O, bo jeszcze można by było teraz. No i dobra, teraz najechałem na pierwszy program Polskiego Radia. A teraz najechałem na Radio Maryja. 108,6 już mamy w tej chwili. No to dobra, to lecimy dalej. 108,6, ten generator tak do 111 powinien pociągnąć, 110 MHz, no i koniec, 111,7, 111,7 mamy tutaj jak widać, w tym miejscu, 111,7, no i dobra, wyłączam generator i startuję go z powrotem na 100 MHz. Z tego mego generatorka właśnie to robiłem, tutaj sobie przestrojałem, kręciłem. I analizatorek. Fajnie wyszedł, no, na pasmo KF-u. Na zachodnie pasmo, znaczy na nasze, teraźniejsze. W następnym etapie będzie generator piły i zobaczymy jak to działa pod innymi oscyloskopami, które nie mają tego wyjścia, tego generatora piły.